Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku z Serionat. Kryptowalut zaczyna się nowy tydzień, więc warto go sobie przeanalizować. A na koniec tego filmu, jeszcze jeden bonus, tak więc warto oglądać do końca. Miłego oglądania i zapraszam! Tak więc witam Cię w nowym tygodniu. Mamy poniedziałek, więc zobaczmy, jak wygląda rynek kryptowalutowy i czego możemy się spodziewać. Pierwsza sprawa, pewnie zauważyliście, że pojawiło się więcej wsparcia i oporów, które sobie tutaj wyznaczyłem. Nie są to oczywiście wszystkie wsparcia i opory, natomiast te, które według mnie są najbardziej rzetelne w tym momencie, które mogą mieć najwyższą skuteczność przy, przy danych, danych formacjach. Te wsparcie i opory wyznaczałem na interwale D1, nie na interwale tygodniowym, natomiast na interwale tygodniowym też dosyć dobrze widać, jak w okolicach tych. Poziomów mamy, mamy pewne reakcje cenowe. Więc tak, pierwsza sprawa, spójrzmy sobie na interwał tygodniowy. Widzimy tutaj, najpierw zobaczyliśmy dwa tygodnie spadkowe. tak? Widzimy tutaj spadek od ceny 8200 do zamknięcia do ceny 6300. Natomiast kurs przez moment był w okolicach poziomu poniżej 6000, nawet. I widzimy poprzedni tydzień. To tydzień takiego niezdecydowania. Widzimy tutaj jakiś taki młotek, jakiś taki może, może pin bar. I tego typu formacja sama w sobie nie daje nam żadnego sygnału. Tak? To jest to, Ta świeca na razie pokazuje niezdecydowanie niezdecydowanie między kupującymi i sprzedającymi i wyhamowanie pewnego trendu. W oparciu o te, te wsparcie, które tutaj mamy oraz ten opór, daje nam to taką, taką pewną, pewny pułap konsolidacji i ten właśnie pułap może być dla nas znaczący. Pierwsza sprawa, widzimy, że tego, tego typu sytuacja miała już miejsce przed, przed pojawieniem się pierwszych wzrostów. Czy teraz będzie podobnie? Zobaczymy. W każdym razie. Ten sygnał, ten, ta tutaj świeca dopiero pojawi się, będzie dla nas sygnałem, gdy zobaczymy przebicie powyżej powyżej tej, tej, tej świecy, tak? Czyli w momencie, gdy zobaczymy, że kurs zaczyna się przebijać powyżej tutaj poziomu 6695 e, oraz tutaj powyżej poziomu 6000, mniej więcej 77 czy tam 80, to wówczas mamy dopiero sygnał na pozycję długą, tak? bo tak jak mówię, oprócz tego, że tutaj jest ta świeca, mamy tutaj też także taki pułap pułap oporu, który może także zareagować i w tym, w tym tej pułapie możemy sobie pozostać na dłużej. Zobaczymy faktycznie, czy tak się wydarzy. To jest interwał tygodniowy, więc rozwiązanie może przyjść tak naprawdę w ciągu kilku tygodni dopiero. Tak samo w tej sytuacji widzieliśmy najpierw tutaj jakieś jedno osłabienie, potem tutaj drugie, dopiero widzimy tutaj raz, dwa, trzy, cztery... 4 tygodnie, zanim ostatecznie kurs wyszedł górą. Tak więc może się okazać, że podobnie jakieś kilka tygodni tutaj spędzimy na takim budowaniu tej siły. Natomiast to, co, to, co chciałem tutaj też zaznaczyć, to fakt, że ten poziom powinien, powinien. W tradingu nie ma czegoś takiego, że poziom powinien. Natomiast patrząc na ten poziom, patrząc na te. Odbicie tutaj, na mniej więcej, odbicie w tym czasie, oraz patrząc na najświeższą historię, bo przy wsparciach i oporach najważniejsza jest historia aktualna oraz to, co wydarzyło się całkiem niedawno. Całkiem niedawno wydarzyło się to, tutaj, kilka tygodni wcześniej. Ta, ta sytuacja tutaj z tymi świecami, tutaj mamy kolejną tego typu sytuację. Więc to, co jest najświeższe, jest dla nas zawsze najbardziej wiarygodne, tak? Dlatego patrząc na to, co tutaj się działo. Według mnie nie powinniśmy spaść poniżej. Ta pozycja powinna tutaj budować się. Ta konsolidacja powinna zbierać tutaj siłę raczej na wzrosty. Ja też zakupiłem sobie na Bitbayu trochę kryptowaluty. Nie żeby bo nie wiem, ile długo, jak długo potrwa te, te budowanie tej pozycji. I ustawiłem pozycję też oczekującą, ale to na interwale D1. Natomiast jeśli chodzi o D1, no to widzimy to tutaj już cały. Całą, jak wyglądała ta cała konsolidacja, pierwsza. Czyli widzimy, najpierw był ten ostry zjazd, ponowna próba przebicia tego, tego, tego dołka, natomiast ostatecznie kurs bardzo szybko powrócił tutaj do tego pułapu konsolidacji i zobaczyliśmy wzrosty, które ostatecznie spełzły na niczym, ale tak samo sprzedający nie mieli siły na to, by przebić się dołem. Tutaj widzimy podobną sytuację, widzimy zjazd. Widzimy zjazd, później kolejną próbę wyjścia jeszcze niżej, która zakończyła się bardzo szybkim powrotem. Później widzimy kolejną świecę zakupową, która Sięgnęła aż poziom 6600. Po czym zobaczyliśmy, że ostatecznie zamknięcie było na poziomie 6259 i to pokazuje właśnie to niezdecydowanie na rynku. To, że aktualnie nie mamy dominacji żadnej ze stron, nie mamy przewagi, mamy te zbieranie tej siły przed jakimś większym, konkretnym ruchem. tak? Ja według mnie będzie to ruch w górę, pod to też się przygotowałem. Natomiast jeśli nie macie pomysłu, jak rozegrać tą strategię, no to w tym momencie będzie potrzebny Wam więcej trochę wiedzy albo... Ustalenie jakiejś własnej strategii, ponieważ no jeśli teraz po prostu wejdziecie, a później rynek zrobi coś, czego się nie spodziewacie albo na co nie będziecie w żaden sposób przygotowani, no to w tym momencie prawdopodobnie najwięcej stracicie, tak więc, więc to jest bardzo ważne. Na ten, na ten moment, tak jak mówię, dalej poruszamy się w tym, w tym tej pułapie, dalej będziemy konsolidować. No, zobaczymy, kiedy się to zakończy. Tydzień powinien w tym tygodniu. Jeśli się nie zdarzy nic powiedzmy do środy, to wydaje mi się, że będziemy tutaj kolejny mieli taki tydzień dosyć nudny albo spokojny raczej na rynku. Wówczas można handlować na niższych interwałach czasowych z jakąś tam dźwignią. Natomiast jeśli chodzi o jakieś średnioterminowe trady, transakcje, no to w tym momencie. No, nie ma jeszcze sygnału ku temu. Mamy tutaj jakieś budowanie jedynie pozycji, tak? Więc czekamy na określenie się rynku. Ja raczej stawiam na to, że będzie to pozycja długa i będzie, będziemy mieli wzrosty. Natomiast zobaczymy. To jeszcze jest za wcześnie, żeby powiedzieć. No i teraz tak. Tutaj widzieliście, że absolutną podstawą wszystkiego są wsparcia i opory, tak? Nie mam tutaj żadnych wskaźników, żadnych średnich kroczących. Mam tylko i wyłącznie wsparcia i opory. I tak naprawdę wsparcie i, opor, wsparcie i opory to jest absolutna podstawa tradingu właśnie w price action, żeby potrafić po prostu wyznaczyć te wsparcia i opory. I to co najważniejsze to jest taki powiedzmy sobie schemat ważności, czyli co jest, które punkty są ważniejsze przy wyznaczaniu wsparcia i oporów, a które mniej ważne. Oczywiście, tak jak już sobie powiedzieliśmy wcześniej, to co działo się najwcześniej ma największe znaczenie. Czyli, dla przykładu, jeśli tutaj wyznaczyliśmy sobie na podstawie tych, tych dwóch świec wsparcie, no to w tym momencie ten punkt ma dla na nas większe znaczenie niż na przykład ten tutaj, tak? bo można by wyznaczyć ten poziom także na takiej zasadzie. I także ten poziom byłby poprawny, natomiast aktualna historia ma zawsze największe znaczenie, i tutaj raczej też bym zaznaczył strefę wokół, wokół tej linii, gdzie mielibyśmy właśnie to, to wsparcie. Tak? No i właśnie ten schemat wygląda na tej zasadzie, że najpierw wyznaczamy wsparcie na podstawie korpusu świec, później dopiero na podstawie. Cieni bądź knotów i na samym końcu przez konsolidację, tak? więc to jest taki schemat ważności. Najbardziej rzetelne, wiarygodne wsparcia czy opory są wyznaczane na podstawie właśnie korpusów. Tak? Później, jeśli nie mamy korpusów, albo jeśli mamy bardzo dużo jakichś cieni. Czy knotów, no to to jest drugi, drugi, te, druga najważniejsza rzecz, na, dzięki której wyznaczamy sobie e, wsparcia i opory. No i trzecia sprawa no to po prostu konsolidacja. Jak widzimy jakąś konsolidację, e, no to to jest e, także możemy wyznaczyć na, pod, na, na podstawie jakiejś tam e, dołka, na tej konsolidacji. Natomiast, tak jak mówię, te, te rzeczy. W, takiej, w takim właśnie schemacie powinniśmy starać się na wykresie e, znajdować. Tak? Czyli, czyli dajmy, mówiłem, najpierw korpusy, potem dopiero cienie bądź, bądź knoty i na samym końcu konsolidacja. Taki jest schemat ważności. I teraz tak: jako traderzy zawsze musimy szukać e, formacji świecowych, które występują na danym wsparciu bądź oporze. To jest bardzo, bardzo ważne i o tym wiele osób zapomina. Nie interesuje nas formacja która występuje sobie nie wiadomo gdzie, gdzieś po środku, tak? Tak samo tutaj widzimy jakieś, jakieś tutaj duże zaangażowanie sprzedających, no i co? I można by pomyśleć, że to jest już jakaś pozycja krótka, tak? Ale jeśli by zaznaczyć jakiś dodatkowy, dodatkowy poziom oporu, no to ten poziom oporu wyznaczamy sobie na tym, na tym poziomie, tak? No i fakt faktem było tutaj dojście do tej linii, ale... Nie był, to, nie był to żaden sygnał, tak? Sygnał musi być zawsze czymś potwierdzony, więc teoretycznie ktoś mógł to przeanalizować jako sygnał zawarcia pozycji krótkiej. Ale tutaj dla mnie nie było żadnego sygnału, bo kolejna świeca, która się zamknęła, zamknęła się, pokazując, że sprzedający nie mają już większej siły, tak? I w taki sposób należy analizować każdą świecę, czyli w momencie, gdy mamy jakiś, jakiś opór bądź wsparcie, to tam daną świecę albo w okolicach tego oporu analizujemy. Nie analizujemy sobie świecy, która występuje gdzieś, nie wiadomo gdzie, gdzieś pośrodku między między młotem a kowadłem, bo odbieramy sobie tę samą skuteczność, a my jako traderzy chcemy być jak najbardziej skuteczni i dlatego, e, dlatego właśnie w ten sposób należy analizować e, świecę. Tak samo w tej sytuacji mamy tutaj e, wsparcie, tak? Mam tutaj wsparcie, widzimy tutaj najpierw świecę, która była świecą niezdecydowania, kolejną świecę niezdecydowania, która m, obroniła ten poziom. No i to jest już dla mnie pewna wskazówka, tak? To jest dla mnie wskazówka, że ten poziom jest broniony, że kupujący tutaj są. No, i faktycznie widzimy, że, że przy następnej świecy kupujący próbowali pokazać siłę, ale to jeszcze nie był ich czas. Więc zobaczymy, jaka będzie reakcja na ten poziom 6766, czy od niego ponownie tak, w taki sam sposób odbijemy, jak to od dołu. Natomiast na ten moment widzę, że kupujący tutaj są aktywni na tym poziomie, że ten poziom działa i być może będzie działał w przyszłości. Dlatego właśnie, dlatego właśnie trzeba wyznaczać sobie pewne. Punkty na, na wsparciach i na oporach, a nie gdzieś nie wiadomo skąd, bo nie warto, nie wiem, tracić 5% skuteczności dla tego, żeby. Złapać jakiś trade, który po prostu nam uciekł. To trzeba wykazać się po prostu cierpliwością, tak? I teraz bonus, o którym mówiłem, i wiele osób długo czekało na, na ten bonus i dostawałem dużo pytań, natomiast no musieliśmy poczekać, żeby doprowadzić do końca. Oficjalnie mogę Was już zaprosić do forum, które, które prowadzimy i. I chcę wam powiedzieć o najważniejszych korzyściach tego forum. Przede wszystkim dostajecie, czy raczej ty, użytkowniku, dostajesz gruntowną analizy kryptowalut na na tym forum. Jeśli chodzi o moje analizy, to ja prowadzę analizy Bitcoina oraz altcoinów trzy razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu Bitcoina i raz w tygodniu także czterech różnych altcoinów. I te analizy są prowadzone w poniedziałki, środy i piątki. Są to analizy wideo, które po prostu pojawiają się na forum. Oprócz tego prowadzi także analizy Bartek Stepecki, o którym powiemy sobie za moment. Jest on drugim trenerem na tym forum. Więc pierwsza sprawa to są gruntowne analizy kryptowalut, więc wiecie cały czas na bieżąco, co się dzieje. Druga sprawa, czyli dostajesz ekspercką wiedzę, tak? Jest... Są prowadzone webinary, ja prowadzę webinary na temat analizy price action. Na tych webinarach omawiamy sobie bardzo różne sprawy, poczynając od spraw najprostszych, czyli od tego, jak korzystać np. z giełdy BitMEX, z, 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 z narzędzi, które ta giełda oferuje, z tego, jak zawierać transakcje, jak z nich wychodzić co jest ważne w analizie price action, od samych założeniach, po prostu wszystko, co jest potrzebne z, z analizy price action, żeby skutecznie tę skutecznie analizę wykorzystywać przy swoim tradingu. Oprócz tego także są prowadzone live'y Bartka. Bartek też raz w tygodniu prowadzi live'y związane z analizami, związane z datką wiedzą, związane z... z Inną tematyką, może powiedzmy sobie tradingu, Bartek lubi bardzo e, analizować wykresy z użyciem poziomów Fibonacciego, e, z dywergencją tak samo, więc to są, to są tematy, o których mówi Bartek w swoich live'ach, więc każdy znajdzie coś dla siebie, no i tak samo jest w, oferujemy wsparcie przy Besie, tak? wiele. Wiele osób nie daje sobie rady przy bestie, po prostu boi się tego rynku, albo nie potrafi zarabiać na spadkach. I to też jest tak naprawdę okazja, bo nieważne, czy rynek wzrasta, czy spada, tak samo można na nim zarobić, a wiele grup, nie wiem, czy to sygnałowych, czy tego typu, gdzie można dostać jakąś wiedzę, po prostu same nie zarabiają na spadkach. Nic się nie dzieje na tych grupach, dlatego tutaj jest inaczej, tak? Nieważne, czy, czy kurs spada, czy rośnie, my i tak jesteśmy w stanie na tych spadkach czy wzrostach zarobić. Więc jest to, jest to, dla, jest to duże wsparcie po prostu dla wszystkich osób, które znajdują się na forum. Na forum także są zakładki, gdzie można prowadzić rozmowy sobie z innymi użytkownikami. Jest, jest też dział, gdzie można się po prostu pośmiać, więc to są wszystkie korzyści tego forum na ten moment. Można też zadawać nam pytania, my na te pytania będziemy odpowiadać, i tamte pytania są priorytetowe. Czyli jak pojawiają się jakieś pytania gdzieś na maila, no to wiadomo, że przede wszystkim ta grupa, to forum jest najważniejsze i tam zawsze staram się odpowiadać jako, jako, na, jako pierwszy, na pierwszym miejscu. Tak? Co do linków, oczywiście do tej grupy, bo będzie można skorzystać za darmo będzie można przetestować sobie tą grupę, czy się, czy się podoba. 14 dni można sobie za darmo taką grupę testować, więc link, do, link będzie podany w opisie do tego filmu, więc spokojnie można sobie wejść się zalogować, skorzystać sobie 14 dni bez jakichkolwiek zobowiązań i zdecydować, czy zostajecie na dłużej. Tak? A teraz o Bartku Stepeckim. Bartek Stepecki jest oprócz mnie drugim trenerem i tutaj mamy bardzo ładne cytat Bartka na temat siebie, czyli już od ponad 10 lat zajmuje się tematem giełdy, podejmowaniem decyzji inwestycyjnych bazując na analizie danych, i, e, danych i analizie technicznej wykresów. E, tutaj mamy, jest Bartek jest absolwentem Oxford Brokers University e, w UK i od 2005 roku mieszka w Dublinie, przez 10 lat pracował dla międzynarodowych instytucji finansowych, zajmował się między innymi analizą danych na potrzeby Traderów, tak? Więcej informacji oczywiście o Bartek możecie sobie przeczytać, natomiast biorąc pod uwagę doświadczenie, którym Bartek dysponuje, jest to osoba, która w rzetelny sposób potrafi, potrafi ten rynek przeanalizować, tak? Potrafi, potrafi bardzo dobrze korzystać ze swojej metody i potrafi ją też po prostu przekazać innym. Dlatego warto po prostu zainteresować się tym, co Bartek daje. Właśnie na, na forum, tak? No i aby dowiedzieć się więcej, wejdź w link, który znajduje się w opisie tego filmu. Chociażby z czystej ciekawości, możesz sobie przez 14 dni przetestować takie forum. Także nie ma żadnych zobowiązań i cieszę się, że w końcu mogę Was zaprosić na to forum, bo naprawdę wiele osób mnie o to pytało. Tak więc pod teraz albo zatrzymaj ten film, albo i tak się on się zaraz skończy. Wejdź w link. Zobacz sobie na czym to wszystko polega, a jeśli chodzi o ten film to już wszystko. Dzięki za oglądanie i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Hej.